To jest podcast Stockbroker. Interesujesz się inwestowaniem? Zastanawiasz się, jakie podejście jest dla ciebie najlepsze? Zostań z nami i poznaj świat inwestycji widziany okiem maklera. Zapraszam, Artur Wiśniewski, stockbroker.pl. Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie. To już siódmy odcinek podcastu Stockbroker procent rocznie. Tyle wynosi średnia stopa zwrotu uzyskiwana przez Warna Buffetta w ujęciu długoterminowym. Wśród legend amerykańskiego rynku zdarzali się tacy, którzy zarabiali więcej. Jednak nikt nie dorównuje Buffetowi pod względem historii inwestycyjnej. Jego zdecydowanie jest najdłuższa. Moimi gośćmi są dziś Przemysław Gerszman i Tomasz Jaroszek. W zeszłym roku pojechali na walne zgromadzenie Berkshire Hathaway, a następnie napisali pierwszą polską książkę o wyroczni z Omaha. Pytam, jak wyglądał ich wyjazd do USA oraz czego można się nauczyć podążając śladami Warrena Buffetta. Zapraszam serdecznie. Cześć, witajcie serdecznie. Przedstawcie się chłopaki. Z tej strony Przemek Gertzman. I Tomek Jaroszek. Powiedzcie w skrócie, czym się zajmujecie. Ja Was znam, podejrzewam, że wiele osób też Was zna, ale dla tych, którzy mogliby Was nie znać, proszę powiedzcie, czym się zajmujecie, kilka zdań o sobie. Ja jestem blogerem finansowym. W zasadzie tak mówię szeroko blogerem, ale mam i bloga i kanał na YouTube, więc dzisiaj to się niektórzy mówią influencer, bloger, YouTuber. Ja trzymam się tego blogera finansowego. Wcześniej byłem dziennikarzem ekonomicznym, więc takie przejście z klasycznych mediów do tych nowych. No i oczywiście inwestorem indywidualnym, bo, bo to jest bardzo istotne w, w tym, co robię i o czym mówię, że nie tylko o tym opowiadam, ale faktycznie też to robię. No i od niedawna współautorem książki Śladami Warrena Buffeta. Tym drugim autorem jestem ja. Ja również jestem blogerem finansowym. Od wielu lat byłem związany z rynkiem kapitałowym zawodowo. Od jakiegoś czasu skupiam się tylko na tej działalności internetowej i od jakichś dobrych 10 lat jestem inwestorem indywidualnym. Ja tylko jeszcze wspomnę, że dzisiaj nagrywamy w siedzibie Związku Maklerów i Doradców. Także bardzo dziękujemy z za zaproszenie i serdecznie pozdrawiamy. Wy ostatnio, jak powiedziałeś Tomek, wydaliście książkę, natomiast wcześniej pojechaliście do USA na walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki Berkshire Hathaway, Warna Buffetta i chciałem przede wszystkim zapytać o to, skąd w ogóle wziął się ten pomysł? Przede wszystkim pomysł był Przemka, który przyszedł do mnie z tym na zasadzie, to jest ciekawa sprawa, nikt tego jeszcze nie zrobił, i to już było pierwsze zdanie, po którym ja mocno podniosłem wzrok, i, i tak jakby nastroszyłem się, że to już jest ciekawy temat, bo jeszcze nikt faktycznie tego nie zrobił. I że możemy pojechać do Omaha, zobaczyć, jak faktycznie to spotkanie, o którym wszyscy mówią na całym świecie, wygląda. I to wcale nie jest takie trudne. A trochę instrukcji zebraliśmy po prostu z różnych książek, relacji, dochodząc do tego przecież, że sam proces i to, jak to wygląda, jest dobrze opisane w jednej z biografii Warrena Buffetta w snowballu która nie jest mocno popularna w Polsce mimo wszystko. Jest to też przepotężna, wielka książka, tysiąc stron po angielsku dla, dla właściwie fanatyków, często na powiedzieć, Warrena Buffetta. No i tam krok po kroku nagle się okazuje, że to nie jest tylko to, co widać w telewizji, czy właściwie na YouTubie, gdzie, gdzie często na Yahoo Finance jest transmitowana cała impreza. Krok po kroku zaczęliśmy, przeradzał się taki pomysł w, w konkretne wykonanie, że to, to jest do zrobienia, to wcale nie jest takie trudne, tylko musimy to dobrze zaplanować. No a jak zrobimy to we dwóch, to nie nie dość, że będzie ciekawiej, to jeszcze margines błędu robi się e, trochę przyjemniejszy, bo, bo zawsze będzie nam było trochę łatwiej się z tym zorganizować. To ja do tego, co Tomek powiedział, dodałbym tylko to, że każdy z nas w zasadzie wie, że jest coś takiego jak walny Berkshire Hathaway i że podczas niego Warren Buffett przez kilka godzin e, odpowiada na pytania. To, co nas zaciekawiło po lekturze Snowballa było to, że oprócz samego walnego tam jest też Praktycznie trzydniowa impreza i to jest to, co myśmy chcieli tam zobaczyć, że to jakby mieliśmy taką transmisję głównego koncertu, którą każdy może obejrzeć, ale okazuje się, że tych koncertów jest tam tyle, że starcza na trzy dni, więc my chcieliśmy zobaczyć całe targi, zobaczyć te kilkadziesiąt tysięcy ludzi, którzy tak na własnej skórze doświadczyliśmy przejeżdżając z całego świata, głównie z Azji. więc Chcieliśmy pojechać tam na miejsce i zobaczyć jak to wygląda. Natomiast pytanie, też, skąd się w ogóle wzięło u was zainteresowanie Warrenem Buffetem? Czy to było tak, że, tak jak powiedziałeś, nikt tego jeszcze nie robił, więc pojedźmy i będziemy pierwsi? Czy może ten Warren Buffet gdzieś tam w waszym sercu, w waszej krwi po prostu od, od przedszkola siedział? Ja byłem zaskoczony tym, że tak mało jest informacji na temat tego wydarzenia w internecie. Bo gdy przeczytałem książkę i, i wpadłem na ten pomysł, żeby faktycznie tam pojechać, no to. Chciałem jakby nie odkrywać koła od nowa i przeczytać jak to zrobić krok po kroku, zacząłem szukać w internecie, się okazało, że jest bardzo mało ludzi w ogóle, nawet w anglojęzycznym internecie, którzy by to jakoś szczegółowo opisywali. W polskim internecie kompletnie niczego takiego nie było ani w blogosferze, ani e, gdzieś w tych mediach bardziej tradycyjnych. Więc samo to już mnie na wstępie zaskoczyło, że ta, ta ścieżka nie jest aż tak bardzo przetarta poza granicami Stanów, bo w Stanach wiadomo, że to jest taki no-brainer, wystarczy wsiąść w samolot czy w, w autokarta tak jak my i, i tam pojechać. Więc jakby przetarcie tych szlaków, dowiedzenie się, jak to zrobić, żeby tam być, e, bo tam nie można wejść z ulicy, trzeba mieć wejściówkę i tak dalej, to było takim naszym e, priorytetem, od którego zaczęliśmy w ogóle przygotowania do tej imprezy już nie licząc o samym rezerwowaniu biletów czy, czy hoteli. Ja myślę, że dopiero, dopiero na miejscu. Człowiek jak już doleciał tam, zobaczył jak to zaczyna wyglądać, to trochę rozumie się skalę tego wydarzenia i tak dużo tam w ogóle pomysłów później się zrodziło na to, jak my to pokażemy. Tak na początku było to, że nie wiemy do końca na co się piszemy, bo w tych relacjach z jednej strony no jest kilka opisanych, że tu możemy porozmawiać z inwestorami, tu są jakieś targi, no ale jak to targi? No, słyszymy, że jest dużo spółek z portfolio Warrena Buffetta, no tak naprawdę każdy ma wyobraźnię, czy tam poszuka jakichś zdjęć, no ale jak to wygląda na żywo, dowiedzieliśmy się Dopiero na miejscu. I tak naprawdę w dużej mierze te relacje, które zrobiliśmy, one się zrodziły pomysły na to, jak to pokazać, na co zwrócić uwagę, trochę na miejscu. Więc y, trochę odczarowując cały misterny plan, że to tak naprawdę bardzo mocno, spontanicznie do tego podeszliśmy, że chcemy tam pojechać, a co tam zobaczymy, to tak naprawdę okaże się, co będziemy mogli pokazać polskim widzom, czytelnikom i inwestorom. My byliśmy cały czas nastawieni, że tam są jakieś, może nie powiem, tajemna wiedza, no bo przecież jest to sama część pytań i odpowiedzi, jest transmitowana. Na cały świat. Ale co tam jest jeszcze, na ile to jest ciekawe dla polskiego inwestora, na ile możemy się nauczyć i przynieść coś dla polskiego rynku kapitałowego. Może to tak górnolotnie trochę brzmi, ale jakby my moglibyśmy się jako dosyć młody rynek, młoda giełda, młodzi inwestorzy, po prostu trochę nauczyć nie tylko tego, jak inwestuje Warren Buffett, ale jak w ogóle jest tam podejście do biznesu, do kapitalizmu, do tego, gdzie jest rynek finansowy w ogóle osadzony w całej gospodarce. Bo tak u nas, powiedzmy sobie szczerze, no tam co parę lat się ta wizja zmienia, gdzie ten rynek finansowy, jest, więc trochę też z tą myślą pojechaliśmy, ale z bardzo otwartymi głowami, bo nie mieliśmy bladego pojęcia, co tam na nas tak naprawdę czeka i jak wygląda tak naprawdę to omacha i cała impreza. Więc to, to zdjęcie, żadne zdjęcie nie oddaje tego, jak to faktycznie wygląda. Bo pytałeś jeszcze o to, skąd w ogóle pomysł na to, żeby tak. pojechać akurat do Warna Buffetta. No, jakby Buffett jest taką ikoną rynku kapitałowego i bez względu na to, czy ktoś inwestuje długoterminowo, czy krótkoterminowo, czy się zajmuje instrumentami takimi jak akcje, czy kontraktami, czy kryptowalutami. No każdy w jakim jest Warren Buffett to jest postać znana w każdym kręgu inwestorów i wydaje mi się, że no to jest taka postać, że jeśli chcielibyśmy zacząć zgłębiać czyjąś biografię kogoś z rynku kapitałowego, no to zdecydowanie Warren Buffett jest tą osobą numer jeden. No a z racji tego, że przy okazji on organizuje tak zwany Woodstock kapitalizmu, no to tym bardziej wybór był oczywisty. Też wiele osób może się zastanawiać, czy warto było jechać Jaki był Wasz cel? Bo przecież to jak wspomnieliście, wszystko jest, albo przynajmniej część tej imprezy jest transmitowana, więc wiele rzeczy można się dowiedzieć bez wychodzenia z domu. Ja bym powiedział wprost to, co często powtarzam, też na różnych wykładach, że jak się jest bardzo początkującym inwestorem, to wydaje mi się, że to spotkanie niewiele może takiemu inwestorowi dać, bo on po prostu wielu rzeczy jeszcze nie doceni. Z wieloma rzeczami jeszcze się nie spotkał, i no każdy chyba, kto słucha nas bardziej zaawansowany, przypomina sobie teraz te lata początkowe, kiedy najważniejsze było, co tam się dzieje na wykresie, jak szybko jakąś transakcję zrobić, jakie będą wyniki na najbliższy kwartał. Tam mało kto myślał o takiej długoterminowej filozofii. Ja i rynek finansowy na najbliższe 20, 30, 40 lat, czy tam ja inwestujący na emeryturę, czy dla moich dzieci. No to jest coś, co przychodzi dopiero z czasem. I taki dojrzały inwestor może tam znaleźć dla siebie bardzo dużo, chociażby przez rozmowę z inwestorami z całego świata, czyli spotykając akcjonariuszy Berkshire, Hathaway od tam drugiego czy trzeciego pokolenia, co jest dla nas, Polaków, trochę abstrakcyjne, że ktoś sobie już trzecie pokolenie przekazuje te akcje, czy tam uczy w rodzinie, jak w to inwestować. Czyli przydaje się angielski. To na pewno, na pewno. Bez znajomości angielskiego może być tam troszeczkę ciężko. My to w ogóle byliśmy rozchwytywani w kolejkach, bo byliśmy ludźmi z dziwnym językiem, więc to też zawsze Amerykanie to jest bardzo otwarci, więc zawsze. A skąd Wy w ogóle jesteście? Jak byście się znaleźli w Nebraska I, i, i co to za akcent? Jaka to część świata, więc tam nie wszyscy kojarzyli. No niektórzy. Wiadomo, ktoś, czy ktoś ma rodzinę w Chicago czy coś takiego, więc zawsze, zawsze polski język to już nie jest takie obcy w niektórych regionach Stanów. No ale w każdym razie trochę, trochę stąd to patrzenie na ten event nieco inaczej przez początkujących, a nieco inaczej przez zaawansowanych. Ja, ja bym powiedział na takim mega początkującym, którzy dopiero siadają do rynku kapitałowego, to bym wręcz odradzał, żeby zrzucali się na takie wielkie rzeczy, poczytali. Zobaczyli, jak jest ich podejście, jak działa psychika inwestora w ogóle. To jest, to jest zawsze ten case, kiedy jest Hossa, kiedy jest Bessa. Tak jakby każdy inwestor musi przejść i jedno i drugie, żeby zobaczyć, jak reaguje i tu, i tu. Więc to jest trochę czasu, zanim doceniamy takie rzeczy. Ja jestem święcie przekonany, że gdybym był na walnym zgromadzeniu Berkshire Hathaway 10 lat temu, to ani nie powstałaby książka, ani nie doceniłbym tego, co widziałem, i nawet nie wiem, czy bym miał ciekawe tematy do rozmowy z amerykańskimi inwestorami. Więc tak jakby dla bardziej zaawansowanych to jest naprawdę ciekawa podróż, jak się jedzie tam z otwartą głową. Dla początkujących raczej zostać przy książkach i trochę się pouczyć i z czasem, czemu nie, bo, bo to naprawdę było warte. W szczególności tych pieniędzy, bo to już tak przechodząc trochę do detali, wszyscy mamy w głowie akcje za milion złotych, podróż do Stanów, jakieś gigantyczne koszty, a to wcale takie duże koszty nie są. Powiedziałbym, że Widziałem dużo droższe szkolenia w Polsce, gdzie ktoś po prostu pokazuje, co się dzieje na wykresach i, i tyle. I to są te same pieniądze, jak pojechać na spotkanie z Warrenem Buffetem, więc to nie jest, nie jest wcale aż taki wyczyn do zrobienia. Jeśli oczywiście jesteśmy na taką podróż gotowi i chcemy sensownie rozplanować sobie ten czas. A jak to wyglądało mniej więcej? Ile czasu, ile czasu Wam zabrała ta podróż? Ile czasu tam spędziliście? My z racji tego, że wiedzieliśmy, że mamy takie jedno uderzenie, jedną jedyną możliwość pojechać tam, bo to nie jest tak, że w każdym momencie roku można tam pojechać. Specjalnie zaplanowaliśmy na to trochę więcej dni. I z samym Omaha, Tomek popraw, mi ile cztery noce byliśmy? Chyba nawet więcej, trochę, wydaje No, bo cała podróż to było około tygodnia, więc, więc tam mhm. dosłownie przeskok do, z samolotu do autokaru w Chicago, i później już byliśmy w Omaha. Tak, bo o ile impreza trwa dwa, trzy dni, czyli dwie noce, to my spędziliśmy w Omaha jakby dwa razy dłużej, plus jeszcze nocowaliśmy po przylocie w Chicago, więc tak chcieliśmy mieć wystarczająco dużo czasu, żeby być w Omaha dzień przed tym, jak się wszystko zacznie, żeby móc spokojnie pozwiedzać, zobaczyć, jak wygląda miasto, topografia, pojechać pod domu Rena Bafeta i potem każdy z tych dni przeżyć tam tak jak wszyscy po kolei, no i jeszcze zostać dzień dłużej, więc tak mniej więcej około 4-5 dni tam spędziliśmy. Wspomniałeś, Tomek, o kosztach, że to jest porównywalny koszt takiego wyjazdu do szkolenia o wykresach. Jakie to są mniej więcej koszty? Jaki jest rząd wielkości? No my jak to dokładnie opisywaliśmy i, i na blogach to chętnie bym odesłał właśnie jakieś takie mega konkretne liczby, ale w praktyce na nas dwóch to było około 16 tysięcy złotych, jeśli pamięć nie myli, czyli około 8 tysięcy na osobę. Co jest o tyle, dlatego mówię, że na nas dwóch, bo po prostu troszeczkę inaczej liczy się koszty, jak po prostu we dwóch mamy jeden pokój, czy. Jedną taksówką jedziemy gdzieś tam dokładnie rozpisywaliśmy te koszty, że można to zrobić dosyć sensownie. Oczywiście to jest bardzo elastyczna sprawa, i sam Warren Buffett o tym pisze w listach czy wspomina gdzieś w mediach, reklamując tak, jakby już ten Woodstock, że już za kilka miesięcy pamiętajcie, żeby przyjechać, ale nie szalejcie z pieniędzmi, bo loty do Omaha są niesamowicie drogie tylko raz w roku na tę imprezę. Więc jak chcemy wygodnie sobie polecieć, to oczywiście zamiast 8 tysięcy mogły być 14 bez żadnego problemu. Tylko tyle, że my dolecieliśmy do Chicago, a później przejechaliśmy się przez środkowe stany autokarem za bodajże 50 parę dolarów, tylko tyle, że ta podróż trwa już 8-9 godzin. Więc dokładnie w ten sposób podchodzi się do kosztów z założenia takiego, jakiego wychodzi Warren Buffett, żeby po prostu nie wydawać na samą podróż czy na hotel, no tak naprawdę spędza się kilka godzin w nocy, żeby się przespać, i później rusza się od razu na konferencję, więc też nie ma sensu szaleć z kosztami zakwaterowania. I jeśli to do tego stopnia podchodzimy, to jest za odpowiednim wyprzedzeniem, bo to też jest istotne, że tak jakby z każdym miesiącem jak zwlekamy z organizacją imprezy, to koszty mogą nam po prostu rosnąć, bo no powiedzieć, że populacja Omaha na ten jeden weekend zwiększa się o 10-12%, więc tam baza hotelowa jest do maksimum obłożona akurat na ten czas. W praktyce myślę, że w 10 tysiącach zł raczej większość inwestorów, która sensownie podejdzie wcześniej do planowania powinna się zmieścić. No i oczywiście koszt posiadania akcji bądź też Szukania w internecie zakupu wejściówki, powiedziałbym, że podobne realne ceny, bo teraz akcje Berkshire B kosztują 225 dolarów. Jeśli mnie pamięć nie myli, no a trzeba mieć jedną, więc to nie jest też też wielki wyczyn kosztowy. Wspomniałeś też, że gdybyś pojechał 10 lat temu na tego typu wydarzenie, pewnie dużo mniej byś skorzystał. Komu byście polecili wyjazd w tamto miejsce na ten event? Ludziom od PR-u, prezesom spółek, członkom własnych spółek, inwestorom indywidualnym, instytucjonalnym? Głównie dwóm grupom odbiorców. Pierwsza to tacy inwestorzy jak my, którzy już mają jakiś bagaż doświadczenia ze sobą, mają też trochę pieniędzy zarobionych na giełdzie i chcą ją, je nadal wydawać na giełdzie, ale niekoniecznie na Kolejne zakupy akcji po prostu mogą sobie takie, taki giełdowy wyjazd zafundować w formie wyjazdu majówkowego, bo też na początku taki był nasz plan, żeby po prostu pojechać typowo turystycznie i wyciągnąć jak najwięcej dla siebie, ale okazało się, że jest tak dużo materiałów, że warto się z nimi dzielić gdzieś tam dalej. Więc to jest na pewno pierwsza grupa. Druga grupa to jest grupa, reprezentująca polski rynek kapitałowy. W sensie wydaje mi się, że bardzo dużo my jako Polacy, prezesi spółek, członkowie jakichś stowarzyszeń itd., itd. czyli szeroko rozumiany rynek kapitałowy możemy nauczyć się tego, jak kapitalizm robi Ameryka, bo robi go i dłużej i lepiej i jakby tu nikt na pewno nie będzie dyskutował na ten temat. Żeby zobaczyć te targi, które są dzień wcześniej, gdzie na samych targach są Spółki, które są w portfelu Berkshire Hathaway. I te spółki przyjeżdżają tam po to, żeby sprzedać jak najwięcej produktów akcjonariuszom, czyli trochę tak swoim współwłaścicielom. Tak? I to nie wygląda tak jak polskie targi, gdzie można zrobić takie kółeczko naokoło i wyjść z parasolką, piłeczką antystresową, krówkami i masą długopisów. Ja z Omaha przywiozłem jedną rzecz, którą dostałem za darmo, i to jest puszka Coca-Coli. I, i zdradzę, że mam ją do dziś, bo mnie to tak za serce łapie, że jechałem taki kawał drogi, nawet nie dostępem pendrive'a, tylko dostałem puszkę Coca-Cola i mam ją cały czas. A smycz? To jest szery nawet smycz nie dostałem nic. Nie? Więc to też jest takie dziwne dla... dla polskich inwestorów, że, że no zazwyczaj na tych imprezach się dostaje dużo rzeczy, tam się nie dostaje nic, jedyną rzecz to jest zniżka, zniżka, że wchodzisz na targi jesteś akcjonariuszem, więc przykładowo, gdy ja kupowałem książki, to mogłem te książki kupić 5% taniej i to była cała zniżka, tak, ewentualnie, co jeszcze tam można kupić, bo to też warto powiedzieć, można tam kupić ubezpieczenie, bo Buffett ma kilka spółek ubezpieczeniowych, więc można je kupić tanie o kilka procent i faktycznie są kolejki ludzi, to nie jest tak, że ludzie tam chodzą zwiedzać, tylko nie faktycznie jadą tam na zakupy. Można kupić buty, takie cowbojskie albo i normalne. Można też kupić ze specjalną edycją z Warrenem bufetem. Można kupić karnet na przeloty samolotem biznesowym, w sensie chodzi o spółkę NetJets, która też jest w portfelu Warrena, która jest po prostu taką podniebną taksówką, że w Stany wiadomo są dużo większym krajem od Polski i, i czasami ludzie muszą się tam przemieszczać samolotami, więc zamiast korzystać z typowych linii pasażerskich można to zrobić w ten sposób. E, można tam kupić zabawki, książki, dresy, ketchup, naprawdę wszystkie te spółki, które są u Warrena Buffetta w portfelu, większość z nich wystawia się tam e, jakby wielkim takim, wielką spółką nieobecną no było na pewno Apple, bo wiele ludzi liczyło na to, że Apple z racji tego, że jest coraz większą pozycją w portfelu Buffetta przyjedzie i da jakieś zniżki, a jak wiemy no ta spółka jest raczej negatywnie nastawiona do promowania się poprzez obniżanie cen, więc niestety ich nie było, ale no tam można zobaczyć jak to wygląda od tej strony sprzedażowej. Tam nie ma osób, które będą nas nakłaniać do inwestycji w te spółki, tak jak jest w większości targów w Polsce. Tam są przedstawiciele spółki, które nas nakłaniają, żebyśmy więcej kupili w tej spółce, więcej wydali. A czy podczas tego wydarzenia można się czegoś dowiedzieć o samym Warrenie Buffetzie? Tak, zdecydowanie. No, tam jest ta sesja, która trwa dobre 6 godzin, podczas której Warren Buffett odpowiada na pytania. I dodatkowe źródło wiedzy. Tam się stoi bardzo dużo w kolejkach. Jak chce się wejść na konferencję, to trzeba odstać dobrych kilka godzin, żeby wejść na halę. No bo 40 parę tysięcy ludzi przychodzi, a hala mieści 20, chyba dwa tysiące dokładnie. Więc dwie osoby walczą o jedno miejsce. I w tych kolejkach poznaje się też innych ludzi. Którzy mogą nie tylko opowiedzieć o samym Berkshire Hathaway, ale po prostu czasami o Buffecie, bo można trafić na jego sąsiada. To jest taka naprawdę wyjątkowa specyfika tego miejsca, że autentycznie można podjechać pod dom Buffeta, pod jego biuro, ale można po prostu. Zapytać uśmiechniętych Amerykanów, którzy zawsze chętnie porozmawiają z turystami, jak to jest mieszkać obok Buffetta i albo na przykład że dowiadujemy się, że tam w całych rodzinach mówi się po prostu o zakupie akcji, czy się dyskutuje, jak będziemy oszczędzać na przyszłość, czy powinniśmy pójść w spółki dywidendowe, czy właśnie kupić Berkshire. Więc to jest, to jest taka przygoda ze stania w kolejce z tą plakietką Akcjonariusz, bo obok nas może być akcjonariusz, który inwestuje w Berkshire Hathaway od 40 lat. Żaden problem. Powiedział, że byliśmy jednymi z najmłodszych inwestorów, którzy tam stali w kolejkach, więc tam inne wyzwanie, które ma rynek amerykański, a którego chyba my nie mamy, to jest całkowity brak młodych ludzi, którzy tam przyjeżdżają na spotkania. No to rozmawialiśmy, że to jest, to jest czasami problem, żeby zarazić dzieci, wnuki tą ideą, że nie aplikacja, nie kryptowaluty, nie nowe, dynamiczne, technologiczne spółki, tylko zobacz, jak inwestuje dziadek Buffett, nasz sąsiad, który sprawił, że nasza rodzina jest bogata. Przecież są ludzie, którzy jadą specjalnie na walne zgromadzenie, tylko po to, żeby podziękować Warrenowi, bo kupili te akcje kilkadziesiąt lat temu i dzięki temu cała ich rodzina jest dzisiaj bogata. Znaczy często też bogata na komputerze, można powiedzieć, czy tam, bo, bo, bo te akcje nie wypłacają dywidendy, więc ich wartość kosmicznie urosła w, przez te wszystkie lata. No ale trzeba kliknąć, sprzedać, żeby się to bogactwo zmaterializowało. Czy wy jesteście bardziej fanami jego sukcesu, jego podejścia, czy również staracie się jego wskazówki realizować na własnym portfelu, inwestując na własny rachunek. Ja się staram na pewno bardzo dobrze poznać spółkę, w którą inwestuję. Ja nie jestem takim fanem co do, co do każdej możliwej rzeczy, którą Buffett powiedział. Oczywiście trzeba się z nim zgadzać, tak, bo nie traktujemy go jakiego jak takiego guru, który, według którego musimy inwestować identycznie, bo to często po prostu jest w ogóle niemożliwe. To też tak jak pisaliśmy w książce, te poglądy Buffetta się zmieniały. No zupełnie inaczej się rozmawia o Buffecie z lat 60., 70., a inaczej o Buffecie teraz. Więc ja na przykład bardzo mocno staram się poznać nazwać spółkę. Bo faktycznie Buffett często jakby wspomina o tym, że, że on i dobrze zna zarząd, historię, no, no bardzo szczegółowo analizuje, czym się zajmuje ten biznes, ta branża. I przyznam się szczerze, to mi chyba daje takie największe efekty długoterminowe, no bo faktycznie, jak się nauczymy czegoś w jednej branży, w jednej spółce, to jesteśmy w stanie to dosyć łatwo przełożyć na kolejną spółkę, czy jak jakaś debiutuje w danej branży, no to już też, jak znamy tę daną branżę, są łatwiej ją ocenić. Więc takie większe przekładanie się do tego, bo bo my często patrzymy dosyć powierzchownie. Tak? Mamy raport, mamy czym spółka się zajmuje i tak dalej, no ale pytanie, jak bardzo drążymy ten temat. No dobra, ale od czego to wszystko zależy? Jak to się księguje na przełomie roku? Jak ludzie kupują? Jak się jakiś trend zmienia? No, jakby im głębiej wejdziemy w tę spółkę, tym większe tak jakby, to profity daje w długim terminie i to jest coś, co ja na pewno się nauczyłem od Buffetta, że każda inwestycja to jest takie ogromne pole do eksploatacji intelektualnej, tak jakby, jak to wszystko działa. I to czasami zajmuje. Najwięcej, bo jakby decyzja o samym kupnie czy sprzedaży akcji może zająć naprawdę kilka godzin czy kilka dni, tak jakby stwierdzenia, że okej, okay, to już nie to albo, albo wchodzę w to, ale poznawanie tej spółki może zająć na przykład rok. No to, 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 to jest coś, czego ja się nauczyłem najbardziej od Buffetta i to zdecydowanie u mnie zostaje, powiedziałbym, że to jest ważniejsze nawet niż patrzenie na właśnie różne wskaźniki, jak bardzo często mówimy, że Buffett to tanie spółki czy coś takiego. Ja wychodzę raczej od tego założenia, żeby jak najlepiej poznać biznes. Powiedziałeś bardzo ciekawą rzecz, rzecz, o którą chciałem też zapytać, bo kiedy mówimy Warren Buffett, często myślimy inwestowa inwestowanie w wartość, ale tak jak powiedziałeś, jego podejście bardzo mocno się zmieniało na przestrzeni jego całego życia. Więc mówiąc o inwestowaniu w wartość, tak naprawdę możemy mówić o wszystkim i o niczym. To może zna zna znaczyć bardzo wiele po prostu. Więc wy też o tym wciąż swojej pisaliście, jak ta jego strategia, ta jego, to jego podejście ewoluowało. Czy moglibyście dwa słowa na ten temat powiedzieć? Wydaje mi się, że w ogóle to jest jedna z większych przewag naszej książki nad innymi, bo, bo kilka takich jest. Nieskromnie mówiąc, że my nie skupiliśmy się na jednym konkretnym, um, jednym konkretnym aspekcie metod, jakie stosuje Warren Buffett, tylko zrobiliśmy taki dosyć mocny przekrój, bo wielokrotnie można spotkać w internecie artykuły typu pięć sposobów, jak inwestuje Warren Buffett, trzy sposoby, jak być tak bogatym jak Buffett i tak dalej. Ale prawda jest taka, że to najczęściej są bardzo mylące artykuły, bo one wycinają jakieś metody Buffetta na przestrzeni jego dobrych 70 lat obecności na rynku kapitałowym i faktycznie można powiedzieć że on bardzo lubi kupować tanie spółki takie mocno przecenione to prawda w latach 60 on tak robił ale teraz już tak kompletnie nie robi więc z jednej strony nie można powiedzieć że takie artykuły są nieprawdziwe tylko one są po prostu niepraktyczne bo przekazują informacje które są w dużej mierze nieaktualne i my w naszej książce zrobiliśmy mocny przekrój tego jak Buffett inwestował na przestrzeni tych wszystkich lat pokazując że on teraz jest kompletnie innym inwestorem niż był kiedyś jakby kładąc nacisk na to że no on jest inwestorem że no ja znam wielu inwestorów ale nie znam inwestora w Polsce który by faktycznie poświęcił tyle czasu tak bo Buffett mając blisko 90 lat on cały czas spędza tylko i wyłącznie na inwestowanie na giełdzie. Przy czym te czasy też się trochę zmieniły, bo kiedyś to była, dla, to była ogromna przewaga, że ktoś miał dużo czasu i mógł dużo czytać i, i dużo wiedzieć. Teraz my wszyscy wszystko wiemy, bo odpalimy sobie Twittera, wejdziemy sobie w Google albo gdziekolwiek indziej i my można powiedzieć, że mamy tą samą wiedzę, co Warren Buffett, no bo on nie ma dostępu do jakichś tajnych raportów, no ale to doświadczenie, które on zdobył na przestrzeni tych wszystkich lat, no to, to jest jego przewaga, to jest jego edge rynkowy, i, i to jest jego alfa, którą on wypracowuje lepsze wyniki niż e, niż my, więc to jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, że filozofia Buffetta się zmieniała, co nie znaczy, że ta jego stara filozofia jest tą filozofią złą, bo przykładowo Buffett ma teraz taki problem, co on sam też zaadresował, że on ma wiele spółek widzi je, na których mógłby zarobić bez problemu 100-200%, ale one są za małe. W sensie takim, że mu się nie opłaca alokować procenta jego kapitału, żeby zarobić 100%, no bo on tego nawet nie zauważy. A kapitalizacja tej spółki jest tak niska, że ja być może bardzo chętnie bym ją kupił, bym wziął te 100% i bym się ucieszył, że mam super wynik, ale dla Bafeda to są jakieś ułamki. Dlatego to jest tak ważne, żeby nie iść drogą na skróty, tylko faktycznie wgłębić się w to jego filozofię i nie tylko zrozumieć to, co kiedyś działało, a teraz już nie działa, te metody, ale też sprawdzić, czy te metody przypadkiem nie działają w naszym przypadku, a u Bafeta są już nieaktualne. Nie tak jak wspomniałeś, to bardzo mocno ewoluowało. Kiedyś lubił kupować te spółki, które są mocno przecenione i je, e, sprzedawać z zyskiem. Potem zaczął szukać spółek, które mają przeciętną cenę, ale są, według niego, mają większą wartość, są, mają, mają wyższą jakość, będą jakby. E, e, Oczekiwał wobec nich, że będą bardziej perspektywiczne. Natomiast bez względu na to, na które podejście byśmy nie patrzyli w którymkolwiek okresie, no to wszyscy widzą serię sukcesów. O tym każdy wie, bo to jest człowiek, człowiek legenda. Natomiast ja nic nie wiem o jego porażkach. Nie wiem, czy wy mieliście możliwość, studiując materiały o nim, coś więcej na ten temat się dowiedzieć. To, co udało mi się u Was przeczytać, no, to że zdarzało mu się takie porażki, że zawsze się sprzedał jakąś spółkę i nie zrobił tyle, ile mógł. Natomiast yy, czy jemu się nigdy naprawdę nie zdarzyły w topy inwestycyjne, kiedy kupił coś i potem miał refleksję, że nie, to nie jest spółka perspektywiczna, źle zrobiłem i sprzedaję ze stratą? Jak najbardziej się zdarzały też porażki, chociaż trzeba przyznać, że biorąc pod uwagę. Yy... Ogólny wynik z ostatnich kilkudziesięciu lat, one się dosyć mocno gubią, po prostu w tym, co dzisiaj widzimy w portfolio Berkshire, albo te porażki, które kosztowały go ileś lat odrabiania straty, na przykład, są dzisiaj uznawane jako sukces, bo, bo przecież mamy takie transakcje jak Dexter Shoes, gdzie na rynku finansowym nawet krążyło to jak jakiś dowcip, że Buffett już w ogóle miał awersję do butów na wiele lat, bo nie mógł przekonać później klientów do, do kupowania tych butów i to jest strasznie nietrafiona transakcja. Sam Berkshire Hathaway, jak sam mówi Warren Buffett, biorąc pod uwagę, że my je dzisiaj znamy jako spółkę wehikuł inwestycyjny, no ale oczywiście to była spółka, która zajmowała się tekstyliami i zupełnie co innego, tak naprawdę robiła w latach 60 On później jeszcze zrobił ten sam błąd, bo tak jakby wychodząc z założenia, że spółka zajmująca się robieniem po prostu tkanin jest, ma szansę wyjść na prostą i, i da się poprawić to, te wszystkie fundamentalne rzeczy, on kupił kolejną spółkę, już tu sobie nazwy nie przypomnę, bo, bo jest ciężka do wymówienia <grywania> w latach 70 dosłownie z tej samej branży, więc tak jakby zrobił ten sam błąd 10 lat po zakupie Berkshire Hathaway i do tych obydwu błędów musiał się przyznać później po latach, że no nie da się w dzisiejszym biznesie wykręcić tego z takimi wynikami, jakimi on by chciał. Także takich błędów było trochę, tylko one się gubią samymi wynikami, no bo gdzieś dla niego, tak jak, tak jak tu Przemek zaznaczał, że musimy patrzeć na to, że coś może być ułamkiem procenta, po prostu Gdzie dla nas to może być jakaś wielka tragedia na portfelu, dla niego to tak naprawdę jest jakiś błąd inwestycyjny. Te błędy też wynikały z przeróżnych rzeczy, które ciężko jest czasami wytłumaczyć czytelnikowi, w szczególności temu początkującemu, bo dla bufeta na przykład ogromnym ograniczeniem byli po prostu ludzie, na których uważał, że on potrafił przeciągnąć jakiś błąd latami, żeby nie zwolnić pracowników, którzy pracowali w lokalnej społeczności. i To był na przykład istotny zakład pracy. My już tego tak dokładnie nie opisywaliśmy, bo też to był największy problem w ogóle przy pisaniu książki, żeby ona nie była za długa, bo o Buffecie można naprawdę napisać tysiąc stron, tylko nie o to chodziło, żeby zrobić taką cegłę. Ale, ale często w zagranicznych publikacjach takich dokładniejszych, typu właśnie Snowball, można znaleźć takie relacje, że Buffett dosłownie latami to przeżywa, że biznes jest nierentowny tak, jak on by chciał, że to może być strata inwestycyjna. Ale w tym regionie tysiące ludzi pracują dla, tego, dla tej firmy. I jak on ich teraz zwolni, to on po prostu nie jest w stanie sobie z tym poradzić emocjonalnie. To takie małe rzeczy, o których nigdy nie myślimy, o Buffettie w ten sposób, no bo zawsze widzimy tego Mr. Money, który, który cały czas tylko liczy, patrzy na to, ile mu się pieniędzy zgadza na koncie, czy nie. Więc to są czasami takie błędy. Że on liczył się z tą stratą, ale, ale, to było po prostu ważniejsze. I już tego tak faktycznie dokładnie nie opisywaliśmy. Zastanawialiśmy się, czy jakiś może suplement, czy jakiś dodatkowy materiał po prostu już dla czytelników wydać z czasem, żeby dobrze przeanalizować jeszcze te porażki. Bo one są przeróżne, a dla Buffeta kluczowe porażki to jest przede wszystkim płacenie akcjami Berkshire Hathaway. Co jest bardzo istotne, że on kupował jakąś spółkę w zamian na przykład za akcję, czego do dzisiaj żałuje. No i, oczywiście, no i oczywiście samo Berkshire Hathaway, o którym często on sam mówi, że to był jego największy błąd, że to można było zrobić zupełnie inaczej. I tak Ja to... myślę, że warto to rozwinąć trochę i twoim słuchaczom powiedzieć, o co chodzi z tym błędem z Berkshire, bo generalnie w momencie, w którym on kupował akcje Berkshire, to to był biznes już upadający, bo to był biznes typowo tekstylny i już w latach 60 no, dosyć mocno ten rynek podgryzały Chiny i ta tania produkcja poza granicami Stanów Zjednoczonych. I on wtedy inwestował zgodnie z tą filozofią Sigarbath, czyli on kupował spółki, które, w których było naprawdę kiepsko, one źle sobie radziły, tylko że nim one upadły, to była jeszcze szansa, żeby trochę na nich zarobić. Więc generalnie na polskim rynku też mamy sporo takich spółek, ale to bez, bez podawania przykładów i on faktycznie, to była, jego, to była jego strategia. I on zarobił na akcjach Berkshire Hathaway, chciał je sprzedać, tylko o, zarząd go oszukał, w sensie Umówili się na inną cenę przez telefon, a inną cenę podali mu już w finalnych dokumentach, i on wtedy zachował się jak no taki niedoświadczony inwestor i bardzo tak agresywnie do tego poszedł i powiedział, że po pierwsze to on już teraz nie sprzedaje za tą cenę, a po drugie on zaczął skupować te akcje i gdy przejął kontrolę nad spółką, jedną z pierwszych jego decyzji było zwolnienie tej osoby, która, która chciała go oszukać. Więc to była kompletnie irracjonalna decyzja, masz akcję spółki, na której jesteś zarobiony, wiesz, ona zaraz upadnie, chcesz jej się pozbyć, ale nagle ktoś cię z tej spółki tak denerwuje, że ty kupujesz więcej Akcji tej spółki, tak? Więc to, to, jakby od tej strony patrząc, to faktycznie był niewątpliwie błąd i on koniec końców po iluś tam latach wygasił działalność biznesową Berkshire, czyli ona przestała być tą fabryką tekstylną, tym magazynem i, i generalnie takim biznesem e, stricte tekstylnym, ale stała się już w 100% tylko i wyłącznie holdingiem. Zresztą byliśmy pod siedzibą Berkshire w Omaha i to jest jakby jedno piętro w dużym biurowcu, kilkanaście osób tam pracuje i, i, i tyle. Czyli legendzie, legendzie też zdarzały się porażki, i po, zdarzało się, że powinna mu się noga. Natomiast niewątpliwie tą legendą jest, przy czym nie jest on jedyną legendą wśród amerykańskich inwestorów. Jest ich całkiem pokaźna lista. Niektórzy mieli nawet lepsze wyniki inwestycyjne w długim terminie niż on, który uzyskiwał 20%. Zdarzali się tacy, którzy faktycznie mieli wyższe wyniki, przy czym z drugiej strony nikt nie miał tych wyników. Tak dobrych przez aż tak długi czas jak on. I to trzeba mu faktycznie oddać. Natomiast też pytanie, czy, czy taki sukces, który on osiągnął, można powtórzyć w Polsce? Czy to byłoby do zrobienia? Teoretycznie tak. Jest takie przysłowie, czy tam powiedzenie, chyba amerykańskiego baseballisty, że, że jest duża różnica między teorią a praktyką, tak? że, że w teorii coś się da zrobić, a w praktyce nie, bardzo często. I, i, i zastanawiam się, czy to, czy to to było takie mocne wróżenie z fusów, czy ktoś by był w stanie poświęcić całe życie dosłownie inwestowaniu i czy byłby w stanie wykorzystać to, co daje polski rynek. Bo tak jak patrzymy na rynek amerykański, to zobaczmy, że mamy bardzo często um, produkty absolutnie globalne, firmy absolutnie globalne, globalne, więc troszeczkę inaczej patrzymy na to szukanie wartości w długim terminie. Pytanie ile faktycznie takich spółek byśmy mogli znaleźć na polskim tylko rynku, czy może bardziej chodzi o to, czy ktoś by się znalazł w Polsce, kto by mógł tak inwestować globalnie, żeby osiągnąć taki sukces. Ale, ale wydaje mi się, że sukces Buffetta do tego stopnia jest trochę nie do powtórzenia, bo, bo sam Warren Buffett jest taką jednostką dosyć wyjątkową, która no już. To trochę podkreślaliśmy w książce, ale nie wiem, czy to ma aż taki wydźwięk, która dosyć obsesyjnie podchodziła wręcz do tych pieniędzy. Więc nie wyobrażam sobie, ja nie poznałem w każdym razie osoby, która wstaje rano i myśli tylko i wyłącznie o pieniądzach, i cały dzień tylko i wyłącznie spędza na tym, żeby czytać, pracować nad swoją przewagą inwestycyjną i, i robi to cały czas. Przemek napisał taką bardzo istotną, wydaje mi się, analogię zawodowego sportowca, który nigdy nie przechodzi na emeryturę to tak najłatwiej jest zobrazować sobie, że mamy takiego Phelpsa, który pływa i on pływa od dzieciaka i pływa non-stop i wyobraźmy sobie, że ten Felps będzie miał 89 lat i on i tak te 6 godzin na basenie musi odsiedzieć, bo to jest absolutny minimum, żeby być świetnym pływakiem i tak całe życie. Więc no, To akurat on robi inwestycyjnie, więc wydaje mi się, że tak, ten czynnik psychologiczny jest nie do powtórzenia. Chociaż fakt faktem, że mi się to bardzo podoba w Stanach że bardzo często, czy w funduszach, czy w ogóle w branży, w sektorze finansowym jest bardzo dużo tych panów już z siwizną w garniturze, którzy codziennie rano wstają i idą do pracy. Nieważne, ile milionów czy miliardów mają, nieważne czy mają 70 czy 90 lat, gdzie u nas statystyki głosu już się uginają pod takimi wynikami, a oni po prostu uśmiechnięci idą do pracy, bo rynek finansowy to jest ich życie. Więc myślę, że to jest taki kluczowy czynnik, a do tego jeszcze oczywiście na długim terminie te sukcesy. Dzisiaj patrzymy na sukcesy, ale myślę, że nie jeden inwestor by się przeraził, gdyby zobaczył obsunięcie kapitału na poziomie 40% i z uśmiechem na ustach patrzył, że spokojnie odbije. Tak? No to, to tak jakby ciężko jest to zrozumieć z perspektywy Buffetta, który po 40 czy 50 latach inwestowania może to śmiało powiedzieć, że, a to jest moment, że dokupimy sobie jeszcze, gdzie połowa jego majątku stopniała na przykład, bo jest silna korekta. To jest ważne, co Tomek powiedział, że Buffett jest w pełni zaangażowany na rynku kapitałowym, jakby całą duszą, sercem i, i wszystkim, czym tylko można. Także to nie jest taka jego praca od 9 do 17, tylko on faktycznie od wielu, wielu lat e, tym się zajmuje. I to jest jego gigantyczna przewaga, bo też tak czasami się mówi, że wystarczy coś robić wystarczająco długi czas, aby, aby być w tym najlepszym, no bo po prostu inni odpadają gdzieś tam po drodze. I nawet e, no Benjamin Graham, który był. Nauczycielem Buffetta. W pewnym momencie powiedział, że on ma tak dużo pieniędzy, już ma dość tej roboty, i on sobie będzie podróżował, pił dobre wino i czytał dobre książki, i po prostu się tym zajął. Podczas gdy Buffett, ta dziewięćdziesiątka mu tam się świeci na liczniku, a, a on dalej chce inwestować i o ile mu zdrowie pozwala, no to on faktycznie ciągle się tym zajmuje. Więc to jest taki człowiek, z jednej strony w stu procentach zaangażowany w to, co robi, a jakby absolutnie do, do granic możliwości. Z drugiej strony, gdyby ten sam Warren Buffett urodził się w latach trzydziestych w Polsce. No na pewno nie byłby takim inwestorem, jakim jest teraz, no bo by czekał na otwarcie polskiej giełdy ponad 50 lat. Tak? Więc to też mu pomogło, co on sam też podkreśla, że miał dużo szczęścia, że po pierwsze urodził się mężczyzną, bo jakby jeszcze to były lata, w których kobiety były znacznie bardziej dyskryminowane niż to jest teraz. Plus, że urodził się w Stanach Zjednoczonych, które są najspanialszym rynkiem kapitałowym na świecie i, i z każdym rokiem wydaje mi się, że coraz więcej ludzi przyklaskuje tej tezie, bo, bo faktycznie ten rynek amerykański zasysa nawet teraz pieniądze, jakby z. z Wielu krajów, więc Buffett miał ogromne szczęście. W każdym innym kraju, w którym by się urodził, no to rynek kapitałowy nie dałby mu aż tak wielu możliwości, jak to miało miejsce teraz. Gdy on kupował w latach 80. Coca-Colę, no to on wiedział, że kupuje spółkę, której produkty są sprzedawane na całym świecie. No ile, ile polski rynek kapitałowy ma takich spółek, gdzie można kupić ich produkty na całym świecie? To tak naprawdę są tylko spółki gamingowe na ten moment. Poza tym też pisaliście o tym w książce, że w tamtym czasie, właściwie w czasie całego życia, ale zwłaszcza na początku, też prawo w Stanach bardzo mocno pozwalało na tego typu działalność, którą on prowadził, zwłaszcza w kontekście dźwigni, którą stosował, ponieważ on w dużym stopniu inwestował pieniądze cudze, nie własne, innych ludzi, w oparciu o różnego rodzaju umowy partnerskie czy inne o podobnym charakterze. W Polsce to chyba nie jest zbyt łatwe, a na pewno nie tanie. No to jest ogromna przewaga amerykańskiego rynku kapitałowego, że tamten rynek jest mocno dostępny. No jesteśmy tu dzisiaj w siedzibie ZMID-u i mając licencję i maklera, i doracji inwestycyjnego w Polsce... Ja jako osoba fizyczna nie mógłbym, mając te licencje, na przykład Wam doradzić: kupcie jutro akcje takie, a nie inne, tak bo KNF po prostu by się tym zainteresował. Podczas gdy w Stanach nie musisz mieć licencji, żeby zakładać takie małe fundusze kilkuosobowe, i tak naprawdę Twoim ogranicznikiem jest nie tyle wymaganie prawne, co wielkość kapitału. Więc nawet teraz znacznie łatwiej jest nowym inwestorom gromadzić środki na giełdzie i, i nimi zarządzać, niż to jest choćby teraz w Polsce. I to jest też bardzo pomijany aspekt historii Buffetta, to właśnie co powiedziałeś o propos świetnego wykorzystania dźwigni, no bo z jednej strony żyjemy tym stereotypem, że Buffett nie lubi dźwigni w kontekście Forexu, różnego rodzaju instrumentów agresywnych i to powiedzmy, żeby się zgadzało, ale z drugiej strony mało który dziennikarz odpowiada, że dźwignia to jest po prostu inwestowanie cudzych pieniędzy i to był ten etap pierwszych kilkunastu lat bardzo istotnych dla Buffetta, gdzie właściwie on z symbolicznym wkładem wchodzi do spółki, a rodzina przy Przyjaciele, znajomi, sąsiedzi, wszyscy zaczynają rozumieć, że jest tutaj na osiedlu człowiek, który inwestuje pieniądze z dużymi sukcesami. Pierwszy raz jak Forbes pisał o Buffecie, to też nie mógł się nadziwić, że to jest po prostu człowiek, który inwestuje w nudne spółki z mieszkania przez kilkanaście lat i to jeszcze masa ludzi przywozi mu z całego stanu Nebraska pieniądze do, do, do zainwestowania, co, co było w tamtym czasie gigantyczną dźwignią, no bo mówimy o setkach tysięcy dolarów docelowo które po prostu nie były jego, a on z ogromnej tej puli pieniędzy faktycznie 25%, później zysku powyżej 6%, no to przy jego wynikach to zaczynały się robić naprawdę solidne kwoty i to jest ta przewaga, którą on piekielnie dobrze wykorzystał w tamtym czasie, a dzisiaj często się ją pomija, że to jest ten Buffett, który trafia w genialne spółki, Okay, tylko przez pierwsze kilkanaście lat niekoniecznie swoim kapitałem, więc to fantastycznie mu wyszło i pięknie to zrobił, ale warto mieć to z tyłu głowy, że tak jakby. Ja to cały czas zawsze podkreślam na wszystkich wykładach, w szczególności dla początkujących inwestorów. Że jak czytają albo słyszą, oglądają transakcje ludzi, którzy się chwalą gigantycznymi kwotami, to niech bardzo często sprawdzą, skąd się wzięły te kwoty. Z mojego doświadczenia i z tego, jak znam polski rynek kapitałowy, czy tam blogosferę, czy, czy, czy szeroko już w ten sposób rozumiany, masa ludzi ma te pieniądze z biznesu i pomnaża go na giełdzie. Ale od razu nie mówiąc tego zdania, mamy z tyłu głowy, aha, to są te miliony z giełdy. Nie, miliony to były z biznesu. Teraz te miliony się przeniosły na giełdę i są po prostu transakcje na dużych wolumenach. Ale tak jakby ten mit rośnie, jeśli go nie wyjaśniamy. I to bardzo łatwo zaobserwować też na polskim rynku. Przy bafecie tak samo, jak nie dopowiemy, skąd się wzięły te pieniądze na początku, no to mamy wrażenie, że on te tysiące procent wykręcał rocznie, no bo matematyka nam działa, gdzie te miliardy, jakim cudem do tego stopnia doszliśmy. Słusznie zauważyliście, że ciężko byłoby osiągnąć to, co jemu się udało, nie będąc nim. Też on miał to szczęście, że się urodził akurat w Stanach Zjednoczonych, który jest, które są rynkiem, no, który przynajmniej do tej pory okazywał się takim, który daje dużo większe możliwości niż w Polsce. Masa spółek technologicznych, innowacyjnych u nas jest pod tym względem dużo trudniej. Natomiast, jeśli założymy, że nawet tak dużego sukcesu nie osiągniemy, ale czy możemy próbować samodzielnie skopiować jego metody i próbować samodzielnie go naśladować? Moim zdaniem osiągniemy taki sukces, tylko dajmy sobie więcej czasu. Tak? No, polski rynek kapitałowy no, ma znacznie mniej, krótszą historię w porównaniu do tego amerykańskiego i tak naprawdę to nie jest tak, że po pierwszych 30 latach istnienia amerykańskiego rynku pojawił się tam Buffett, tylko Amerykanie też czekali ponad 100 lat na to, aż ten Buffett się pojawi. Także ja jestem dobrej myśli, że kiedyś taki Buffett na pewno na polskiej giełdzie się pojawi. Natomiast jeśli chodzi o, o pytanie o jego metody, to popularność bufeta w szerokich kręgach wynika też z tego, że wiele z jego zasad życiowych są bardzo jest bardzo uniwersalna. I sam fakt, że on jest takim average Joe, tak? takim zwykłym kowalskim, że on mieszka w zwykłym domku obok tam innych, e, innych Amerykanów, je sobie w McDonaldzie, dojeżdża jakimś starym Chevroletem do pracy, przynajmniej kiedyś tak było, no to to sprawia, że to znacznie bardziej przemawia do takiego przeciętnego Amerykanina i każdy sobie myśli, że hej, ja też mogę być takim bufetem. Tak, też, też sobie rano jem te same burgery co on. Zresztą my też byliśmy w McDonaldzie, który był najbliżej jego domu, więc stwierdziliśmy, że pewnie Buffet też w nim jadał. Zresztą byliśmy potem w restauracji, w której on jada swoje ulubione steki. Tak, więc już faktycznie tymi śladami też kulinarnymi szliśmy za, za Buffetem. Ale generalnie jego metody są takie, że on mówi, że trzeba jak najwięcej oszczędzać. To jest jakby postawa rzecz, że ten dylemat jajko czy kura, oszczędzanie czy inwestycje, on mówi wprost i to pisał nawet w jednym z ostatnich listów do akcjonariuszy: że no w pierwszej kolejności oszczędzamy, potem dopiero inwestujemy. I to już, jest, to już jest ważne przesłanie dla wielu, i nieważne w co inwestujesz te pieniądze, ale pamiętaj, że musisz dużo oszczędzać, bo im więcej zaoszczędzisz, tym potem te procenty, które wypracujesz na rynku, liczą się od wyższej kwoty. No, oprócz tego to jest zaangażowanie stuprocentowe w to, co robisz, etyka to jest też na co on bardzo mocno zwraca uwagę i podkreśla to, że nazwisko ma się jedno przez całe życie i nieważne, czy żyjesz tam 10, 20 czy 100 lat. Bardzo trzeba mocno o to dbać, więc to jest kolejna taka zasada niekoniecznie związana stricte z inwestowaniem, ale no bardzo ważna, jeśli chodzi o robienie jakiegoś biznesu i robienie czegoś długoterminowo. No, jeśli o tym mówimy, no to Buffett ma takie podejście bardzo mocno długoterminowe, także on patrzy na to, co się stanie za 5, 10, 20, 30 lat, a nie czy dzisiaj nam się giełda otworzyła na plusie czy na minusie, czy ja jestem procent w prawo czy w lewo na, na jakichś akcjach. Wiadomo, że to też wynika. Z tego, żeby tutaj nie dać się zmylić, że to nie jest tak, że on kupuje spółkę i o niej zapomina, i go kompletnie nie interesuje, co się dzieje z kursem, bo tak on może sobie na to pozwolić, dlatego, że on mocno inwestuje cashflowowo. I to też jest taki. Taka część o który, część biznesu bafeta, o której się bardzo mało mówi, że on najwięcej zarobił na dywidendach, na jakichś kuponach i generalnie na wpływach ze spółek, które on ma kupione w 100%, bo ma wiele spółek, które nie są notowane na giełdzie, po prostu je skupił z rynku, bo są świetnymi przedsiębiorstwami i on żyje głównie z cash flow, a nie że. Z z tego, że kupił coś tanio, drogo sprzedał. I on generalnie szuka takich spółek, których akcji nigdy nie chciałby sprzedać. To trochę tak, jakbyśmy mieli bardzo tanią kupione mieszkania na złotej w Warszawie, powiedzmy za połowę tej ceny, jaka jest teraz. No to biorąc pod uwagę, że one by nam się super wynajmowały, raczej nie chcielibyśmy ich zaraz szybko sprzedać, bo jesteśmy 10% do przodu. No, no nie, no chcielibyśmy je trzymać jak najdłużej, wynajmować cały czas, dbać o to, żeby one były w dobrej kondycji i płaciły nam jak najczęściej. Więc ten biznes też jest tak ułożony żeby wypłacać często kupony i często robić przelewy takie stricte cashflowowe niż żeby tanio kupić, drogo sprzedać. Ja zawsze przestrzegam przed takim kopiowaniem wybranych rzeczy z jakiegokolwiek inwestora, bo, bo znowu zgubimy ten kontekst. Więc jak mówimy o takim kopiowaniu czegokolwiek od Buffetta, no to na upartego możemy kupić jego akcje, czyli kupić po prostu akcje Berkshire Hathaway i mamy to, co ma Buffett, bo to jest też bardzo ważne we wszystkich listach do akcjonariuszy, to co oni, Charlie Munger po prostu mówią, że my jesteśmy zaangażowani kapitałowo do maksa w tę spółkę, więc to nie jest tak, że my wam sprzedajemy akcje, ale my ich jakoś mamy coraz mniej albo to my je pod stołem sprzedajemy. No. Oni też cały majątek w zasadzie mają w Berkshire Hathaway i, i to jest takie totalnie zero-jedynkowe, że jeśli chcemy podążać dosłownie kapitałowo śladami Buffetta, no to możemy kupić akcje jego spółki. To jest fajne, że one kosztują 200 dolarów, a nie tylko te za, za w wersji za 300 tysięcy dolarów. Um, ale jeśli wybieramy jego metody, to ja bym bardziej powiedział, że te zasady życiowe czasami mogą być to, co Przemek wspomniał o oszczędzaniu, o zarządzaniu kapitałem. One mogą być ważniejsze niż szukanie jakichś wskaźników, które na przykład w Polsce gorzej działają, albo albo zupełnie patrzenie pod innym kątem, bo on patrzy na globalny biznes, a my często musimy patrzeć na regionalny, bo taka spółka, którą na przykład analizujemy na polskiej giełdzie, jest w kilku krajach tego regionu i koniec. I tylko tyle, jakby to jest ten nasz sufit, do którego od razu podchodzimy. Więc myślę, że to jest ważne. Ja, ja zresztą analogię do książki, którą często polecam ludziom z sekrety amerykańskich milionerów. Która tytułem zachęca nas do tego, że tam są jakieś sekrety i jest coś, co amerykańscy milionerzy wiedzą, a my tego nie wiemy, i później się okazuje, że czytamy tę książkę, a tam jest masa statystyk, liczb i pokazanie, że oni po prostu oszczędzają i ciężko pracują wiele lat i wykorzystują te przewagi finansowe, ale to jest wszystko długoterminowe, rozsądne, opiera się na oszczędzaniu, że jakim wyjdzie biznes, to nie kupują Porsche, tylko oszczędzają i dopiero później myślą, czy Porsche wynająć na weekend, jeśli, jeśli chcą po prostu nim pojeździć. To bardziej chodzi o te filozofie, Filozofię długoterminową niż jakiekolwiek sekrety. Tam nie ma sekretu, ale zawsze mam wielki fan z polecania tej książki i tego zdziwienia w oczach czytelnika, gdzie jest ten sekret. Ja mam wrażenie, że w Polsce wszyscy są ekspertami od Warrena Buffetta. Warren Buffett y, mówi, przynajmniej te słowa często są przytaczane, że dywersyfikuje tylko ten, kto nie wie co robi. Y, należy kupować tanie, sprzedawać drogo. I ja widziałem wiele takich portfeli inwestycyjnych pracując w biurze maklerskim, gdzie ktoś właśnie ma portfel, który składa się z jednej spółki, kupił ją po trzech latach spadków, no i będzie ją trzymał inwestując w wartość, aż na niej zarobi, często inwestując, może nie często, ale zdarzało się, zdarzało się że ludzie inwestowali duże pieniądze i tracili majątki. Więc ja mam takie wrażenie, że ta jego strategia, przeciętnemu dla przeciętnego inwestora bo nawet dla większości jest nie do powtórzenia znaczy moim zdaniem pełna zgoda, jeśli myślimy o takich uproszczeniach, że patrzenie na jakieś cytaty wyrwane z kontekstu albo jakieś wyrwane to kompletnie z pełnych założeń jednozdaniowe porady inwestycyjne od Buffetta mogą być bardzo niebezpieczne. No bo jeśli faktycznie nasz portfel opiera się na jednej spółce i tak jakby choćby nie wiem co, lecimy w tym ten, ten, ten temat wiele lat, no to no to to już samo założenie jest niebezpieczne. No ja często na forach czytam kupuj gdy leje się krew. Bo przecież Buffett tak kupuje. Okej, okay, tylko on kupuje spółki, które są jego zdaniem wybitne i tak jakby cały rynek je mocniej przecenił a ja często czytam to pod spółkami, które, które ja bym chciał, nie wiem, czym chciał do ich siedziby wejść po prostu, że to, to już pomijam, że są często nieetyczne, oszukują akcjonariuszy, albo złapani za rękę mówią, że to nie ich ręka i tak jakby tu zdanie Buffetta naprawdę jest absolutnie nieadekwatne, ale gdzieś w tych dyskusjach to się przewija, no bo jest tanio, no jest tanio, tylko czy warto? I, i jeśli popatrzymy na tego typu zdania wyrwane z kontekstu, jako takie porady inwestycyjne Warrena, no to oczywiście one będą, nawet bym powiedział, dosyć niebezpieczne i użyte Źle mogą skończyć się katastrofą dla naszego portfela. Jeśli patrzymy na to w szerszym kontekście, tak jak a propos tego, co mówiliśmy, że Buffett inwestował zupełnie inaczej, w, różnych, w różnym czasie uczył się od różnych mentorów. Jak znamy ten szerszy kontekst, to to jest ok, tak jakby wiemy, kiedy, co jest faktycznie tańsze, tak co Buffett miał na myśli, mówiąc coś takiego. Jeśli bardzo płytko, a to analizujemy, to pewnie, tak jak dobrze powiedziałeś, że, że wszyscy jesteśmy ekspertami od Buffetta, tak od piłki nożnej polityki, jeszcze kilku dziedzin, więc jeśli, jeśli myślimy o tym temacie tak bardzo płytko, no to możemy się po prostu nadziać na taką minę inwestycyjną, że, że Warren miał nie to na myśli, co my właśnie zrobiliśmy w naszym portfelu. Idealnie powiedziałeś to, co miałem na myśli, żeby po prostu nie próbować, Wyciągać pojedynczych jego myśli i za nim podążać, bo to może być bardzo niebezpieczna strategia, tylko faktycznie wziąć pod uwagę wszystko, o czym on mówił i, i, i co robił, żeby on poświęca temu całe życie, 24 godziny na dobę. No, pewnie jeszcze śpi, ale, ale faktycznie jest bardzo zaangażowany, nie robi tego przez 7 minut tygodniowo po pracy. On jest po prostu, on, on tym żyje i jest w, to, w tym po prostu cały. Też wspomniałeś, że to o czym też mówiliśmy już, już, że ta jego strategia ewoluowała, więc on już sam pewnych podejść, pewnych pomysłów nie realizuje, jak na przykład podejście Benjamina Benjamin, Benjamin Grahama, który inwestował w spółki naprawdę tak mocno przecenione, gdzie, które, dla których wskaźnik CWK, który on liczył w sposób bardzo specyficzny pomijając w ogóle w, w bilansie e, aktywa trwałe, e, to tego typu spółek, jak jakiś czas temu czy robił analizę, to właściwie nie ma, w, w, nie zdarzają się nawet e, podczas okresów bez gdzieś na jakimś, w, w jakichś okresach mocnej wyprzedaży, raczej, nawet, raczej nie ma takich spółek w ogóle. E, a jeśli są, to okazuje się, że to są jakieś, może nie trupy, ale spółki, które nie, nie, wcale nie, nie dały potem zarobić e, naprawdę dużo. To tak jak patrzymy na Benjamina Grahama i kiedy on inwestował i skąd się to wszystko wzięło, to nagle dochodzimy do czasów wielkiego kryzysu. Jesteśmy prawie 100 lat temu, kiedy naprawdę analiza tego, czy spółka jest już takim trupem na giełdzie, czy jeszcze może odbić, czy da się nie zarobić, była kluczowa, bo byliśmy w zupełnie innych czasach. Więc znowu, jak patrzymy na ten szerszy kontekst, skąd się w ogóle wzięła metoda Grahama i dlaczego to było takie ważne, bo się tam wtedy inwestowało jak na polu minowym, można było zrobić fortunę, ale można było oczywiście trafić na Spółkę, która dosłownie nie przetrwa kolejnego roku. Więc wydaje mi się, że też między innymi dlatego to musiała ta dokonać ewolucja poglądów, bo Buffett by po prostu nie był w stanie osiągać wyników, gdyby zmieniał się cały rynek, a on cały czas próbuje tę samą metodę zastosować na rynku, który działa już zupełnie inaczej. Więc, więc już abstrahując tylko od wpływu Fischera, czy Mangera, czy innych jego mentorów, że jednak jakość tej spółki ma znaczenie i lepiej kupić. Coca-Cola, która sprzedaje się na całym świecie, niż po prostu jakiegoś producenta napojów, który może da się z niego jeszcze 30% wykręcić do końca roku, zanim nie padnie. No to jest zupełnie inne spojrzenie na rynek, no i też zupełnie inaczej w długim terminie, no bo musimy takich spółek, na których, tak jak Przemek wspominał, Cygar czyli te niedopałki, tak jakby jeszcze raz się możemy zaciągnąć takim cygarem leżącym dosłownie na ziemi. Tylko pytanie, czy to ma sens szukać przez najbliższych kilkadziesiąt lat takich cygar i próbować na każdej coś tam zarobić. Robić, czy nie lepiej jest znaleźć kilka tych dobrych spółek, które będą po prostu rosnąć i będą na nas zarabiać wiele, wiele lat? Więc ta ewolucja się, wydaje mi się, z tego dokonała i patrzenie na te stare metody Grahama. No, ja, ja powiem szczerze, że mam z tym problem. Zdecydowanie wolę szukać dobrych, jakościowo spółek i nawet poświęcić więcej czasu na znalezienie tych, które w długim terminie mają przyszłość, niż na jakieś takie szybkie strzały, bo chyba już bym wolał takie czysto spekulacyjne teorie a propos grania pod wyniki czy coś takiego, niż szukania spółek ledwie żywych, na których może akurat da się jeszcze coś zarobić. Nawet ma takie swoje powiedzenie, że nie tyle liczy się. Market timing, to so time on the market, czyli nie tyle jest ważne, kiedy wchodzisz w danym momencie, że nie o to chodzi, żeby siedzieć w domu i czekać, aż się wszystkie światła zapalą na zielono na pięciu skrzyżowaniach do przodu i dopiero wtedy wyjść. Tylko, żeby no, no, nie jest ważne, co się teraz dzieje, ważne, żebyś jak najdłużej był na tym rynku i robił jak najwięcej. I i to pokazuje swoim przykładem, że no czasami musisz zmienić diametralnie swoje podejście do inwestowania. Tak? Nawet był taki epizod, że on się zajmował, próbował analizy technicznej, był epizod, że próbował inwestycji zagranicznych, inwestycji w surowce. Tak, jak wspomniałeś, inwestował tak mocno z podejściem, z wyszukiwaniem jak najtańszych spółek. Potem tych spółek po prostu na rynku amerykańskim zabrakło, jego metody przestały działać. Zresztą tam był moment, w którym on nawet mówił wprost, że on chyba zamknie ten fundusz, tak? No bo to już po prostu nie działa, wszystko rośnie i on nie wie dlaczego. Obyśmy mieli takie problemy na co dzień w Polsce, tak? Ale no to też pokazuje. Z iloma problemami on gdzieś tam po drodze i w ogóle ze zmianami paradygmatu rynkowego on musiał się zmierzyć. Przecież, gdy zaczyna inwestować, to nie było notowań ciągłych. Dywidendy przychodziły w formie, w formie czeków z jakimś tam opóźnieniem, które on musiał potem iść i w banku realizować. Więc to były kompletnie inne realia, w których on na przestrzeni tych wszystkich lat się zawsze w jakiś tam sposób odnajdywał. Więc to jest jakby dowód. Największy na, na to, że on faktycznie jest tym inwestorem um, najlepszym na rynku, że no, on się odnajdował w każdych możliwych warunkach rynkowych. Niekoniecznie w tym, że ktoś powie, że OK, niby Buffett jest super ale on nie zarobił tyle i tyle, ale zobacz, że on zarabia bardzo dużo od bardzo długiego czasu i nikt, póki Buffett żyje, no, go nie przeskoczy, choćby z tytułu jego wieku. Zbliżamy się już do końca. Pytanie o inwestowanie odpowiedzialne. Pojawia się taka moda, przynajmniej już na rynkach zagranicznych ona funkcjonuje, w Polsce zaczyna się pojawiać. Inwestowanie w duchu ESG, czyli z się o środowisko, o społeczeństwo z uwzględnieniem ładu korporacyjnego. Buffett, ja czytałem jakieś materiały, w których on dość otwarcie mówił, że no nie jest zwolennikiem inwestowania w tym duchu. I też, jeśli spojrzymy na takie indeksy jak MSCI, USA, ESG. To tam y, jego spółki Berkshire Hathaway nie ma. Y, zwolennicy inwestowania w, właśnie w duchu ESG przekonują, y, podają y, dane statystyczne, że w długim terminie to inwest... tego, te, tego typu podejście się opłaca, że uzyskiwane stopy zwrotu są wyższe, albo przynajmniej ryzyko, które się ponosi, zmienność jest niższa. Y, w związku z tym, jeżeli Berkshire Hathaway nie jest spółką, która pasuje do tych klocków do, do, do tej układanki, nie z klockiem, który pasuje do tej układanki. Może chcąc mieć właśnie niższe ryzyko albo yy, chcąc zarobić więcej, no może należałoby pomijać Berkshire Hathaway w portfelu inwestycyjnym. Przyznam się szczerze, że jak myślę o Berkshire Hathaway i w kontekście ładu korporacyjnego chociażby, to, to chciałbym, żeby naprawdę wiele spółek w ten sposób podchodziło do akcjonariusza, tak miało to wszystko poukładane. Chociaż faktycznie samo zjawisko jest trochę bardziej złożone. Wydaje mi się, że sam Buffett jest tak złożonym indywidualistą, który tak wiele lat to robi, że tak jak wspomniałeś, że zrobiła się w ostatnich latach moda na tego typu inwestowanie. Ja bym powiedział, że dla niego może być za krótki termin, nawet żeby to ocenić, bo to jest tak, jak jego 20 lat przekonują do tego. Dlatego, że Amazon jest fajny i po 20 latach powiedział, że kurde, chyba mieście rację. Wydaje mi się, że jeszcze później musieli poczekać wiele lat na to, żeby on ocenił efekty w ogóle tego, tego podejścia spółek, ale mam z tyłu głowy świadomość, że on bardzo mocno rozpatruje każdy biznes pod względem etycznym i gdzieś ma jakieś takie swoje granice też, że, że na przykład tam nie powinna wchodzić jakaś polityka, czy jakieś to na przykładzie inwestowania, czy robienia biznesów spółki zajmujące się z zbrojeniem. Nie wiem, czy w ogóle bronią. Na przykład, to, to, to pamiętam, że w 2018 było takie pytanie a propos jakiejś kolejnej strzelaniny w Stanach, i były powiedzieć, że powinny być bojkoty tego typu spółek na giełdzie. I Buffett też dochodzi do takich momentów, że stawia taką mocną granicę, że jakby nie mogą tymczasowe poglądy polityczne, bo akurat teraz jest taki temat, no nie mogą wchodzić w politykę inwestycyjną długoterminową i w nasze podejście do robienia tego biznesu na najbliższych 50 lat. Więc wydaje mi się, że nie bylibyśmy chyba w stanie dobrze odpowiedzieć na to, co Buffett teraz ma w głowie czytając tego typu badania czy statystyki jak to działa. Wydaje mi się, że akurat u niego nie trzeba jakiegoś specjalnego indeksu i specjalnych wymogów co do tego co on robił i co udowodnił przez te wszystkie lata. Ja bym bardzo chciał, żeby wiele spółek podchodziło do akcjonariusza chociażby tak jak Berkshire Hathaway i w ten sposób o niego dbało. No, ale, ale ciężko mi odpowiedzieć, co w tym momencie Buffett ma w głowie na ten temat, bo wydaje mi się, że on potrzebuje długiego terminu, naprawdę, żeby zweryfikować każde podejście, czy tymczasową modę, czy, czy w ogóle jakiś nowy trend, który być może okaże się rewelacją w bardzo długim terminie. No, ale być może za kilka lat nie będzie już tak istotny, jak dzisiaj o tym, o tym mówimy, i Buffett wtedy uzna ten temat za taki kolejny temat przejściowy, który, który w tych latach był ważny, ale, ale później już niekoniecznie. Na koniec zapytam was o książkę. Podkreślacie, że jest to pierwsza książka o Lorenie Bafecie napisana przez polskich autorów. Jak dużo to może mieć znaczenie dla odbiorców? To było pytanie które sami sobie zadawaliśmy nim napisaliśmy tę książkę na zasadzie że okay, co my wniesiemy na rynek pisząc ją tak no, co, co my generalnie też chcemy wnieść bo mogliśmy wnieść wiele różnych rzeczy mogliśmy napisać po prostu polską biografię Buffetta mogliśmy napisać jakiś podręcznik jak inwestować wartość albo podręcznik jak żyć po prostu jak żyć tak? bo też o tym dużo mówi. Ale to co ostatecznie przyświecało nam jako taki główny cel. To było takie spojrzenie na rynek kapitałowy, ten wielki amerykański rynek z perspektywy polskiego rynku. Mając to z tyłu głowy, że ten rynek ma około 30 lat, mając to z głowy, że my go dobrze znamy i wiemy, jakie są jego ułomności, ale też jakie są jego plusy. Wiemy, na jakim etapie są Polacy, jeśli chodzi o poziom ich majątku i znajomości z giełdą, i popularności giełdy. Więc to nie jest takie podejście, że my przetłumaczyliśmy 5-6 książek, zmiksowaliśmy je i powstała książka na temat Uryna Buffetta. Nie tam wszędzie. Wszędzie są odniesienia do rynku polskiego, do polskiej mentalności, do polskich realiów, więc może się... Przeciętny inwestor, kiedy będzie czytał jakąś książkę o bufecie taką stricte amerykańską, to może przeżyć taki szok, że on po jej lekturze powie: Okej, okay, wszystko to fajnie wygląda, tylko że to fajnie wygląda w Stanach, a w Polsce się tak nie da. A nam chodziło o to, żeby ciągle patrzeć od strony polskiego inwestora, od polskich realiów, i to tłumaczyć na nasz rynek i mówić, że w Polsce też się tak daje, jeśli zrobimy tak i tak, albo w Polsce tak kompletnie się nie da i to już jest w ogóle nieaktualne i nie ma co próbować. Ja pamiętam, że miałem taką analogię w głowie pisząc tę książkę jak interesowałem się trochę inwestowaniem w nieruchomości jeszcze na czasach, w czasach studiów, czytałem tam książek amerykańskich, jak to wygląda, nawet zdążyłem zrobić studia podyplomowe z pośrednictwa nieruchomości jeszcze, żeby trochę pogłębić ten temat na polskim rynku i to było takie totalne zderzenie dwóch światów, ten polski rynek i amerykański rynek z książek, gdzie nagle można rzucić klucze na biurko bankierowi i to jest wypowiedzenie umowy o hipotekę, gdzie po prostu jest ileś różnych sposobów na inwestowanie, które w ogóle nam się nie śniły, czy akt notarialny robiony na Poczcie za kilka dolarów, i sobie teraz myślę o tych wszystkich notariuszach w ich pięknych biurach w Polsce i całej tej procedurze. I to było takie zdarzenie, że jeszcze jako młody polski mikroinwestor, w ogóle w totalnym szoku, po co te książki w ogóle tu są, jeśli ja tak naprawdę nie będę inwestował w nieruchomości w Stanach. Więc gdzieś miałem z tyłu głowy to pisząc, że chciałbym, żebyśmy napisali taką książkę. Ten polski inwestor może faktycznie przełożyć to na polski rynek, plus jeszcze. Hmm, Mając nawet grupę na Facebooku czy nasze media, bo cały czas jesteśmy po prostu blogerami, twórcami internetowymi, to jest tak, że odkłada się tę książkę i można kontynuować naukę inwestowania, po prostu dołączając tam do naszej grupy czy do naszych społeczności. I już możemy się spotkać na najbliższej konferencji, która gdzieś będzie nie wiem w Warszawie, w Krakowie, w Karpaczu czy jeszcze gdzieś. Więc to jest tak aby dla polskiego inwestora wydaje mi się fajne, że, że nas się raczej z tego rynku nie pozbędzie. Można być, że jak zostanie, zostanie faktycznie inwestorem taki początkujący, który przeczyta książkę, to jest duża szansa, że się spotkamy za ileś miesięcy, lat, czy cały czas będziemy mogli kontynuować to w online. No i to jest trochę przewaga z perspektywy polskiego czytelnika, że do nas jest dużo większa dostępność niż do jakiegokolwiek twórcy amerykańskiego którego książkę po polsku ktoś przeczytał. To, co mi się bardzo podobało, czytając Waszą książkę, że te informacje o samym Reni, Breckshire Hathaway i tak dalej, są przeplatane Waszymi relacjami z tego wyjazdu. I to tak ożywia tę książkę, że. No dobrze się on czyta, po prostu czytając wtedy o, o tym Warrenie czy o innych elementach, jest to dużo bardziej takie namacalne i to jest bardzo fajny efekt, który udało wam się osiągnąć moim zdaniem. Ja, ja użyłem takiego porównania do polskiego rynku kapitałowego, że jesteśmy… W w takiej bitwie, w której ci, którzy są w pierwszym szeregu, czyli my choćby tu siedzący przy stole, już trochę osłabili z sił i przydałyby nam się jakieś posiłki. Więc im więcej inwestorów jest na polskim rynku kapitałowym, im więcej osób się interesuje, nim więcej kapitału napływa, to ten rynek będzie bardziej rozwinięty, będzie bardziej płynny. Będzie po prostu ciekawszy, więcej spółek wtedy stwierdzi, że okej, okay, ja nie będę szedł w kierunku rynków zagranicznych, crowdfundingu czy finansowania się przez private equity, tylko po prostu wymiituję akcje, tak jak się to zawsze robiło. Więc naszym też takim podświadomym celem podczas pisania tej książki była po prostu popularyzacja giełdy i chcieliśmy też dotrzeć do takich inwestorów, którzy jeszcze nie wiedzą, że będą w przyszłości inwestorami, żeby ich po prostu zaciekawić, więc to tym bardziej cieszy nas to, że z jednej strony nam się to udało, bo wiele osób zupełnie nowych czyta tą książkę, a też osoby tak doświadczone jak ty też widzą w niej potencjał i, i przyjemnie im się czyta. To ja tylko dodam jedną rzecz, bo nie ukrywam, że jest to dla mnie dzika przyjemność podejrzenie danych sprzedażowych książki i widzę tam nazwiska albo po mailu ten znaczek, że kupuje to jakaś firma notowana na giełdzie albo widzę, że to jest ktoś z zarządu jakiejś spółki, która jest notowana czy coś takiego i, i absolutnie, że później tam nikt nam nie pisze, czy to jest fajna książka, nie fajna książka, ale sam fakt, że ktoś z zarządu spółki, czy działu relacji, Relacji inwestorskich, klika tę książkę i chce ją zamówić, albo na przykład zamówię, zamawia ich kilka, no to dla mnie to jest taka szalona satysfakcja, że gdyby nie po prostu prawo, zasady, RODO i etyka, to mam ochotę wykrzyczeć przez okno, kto właśnie kupił tę książkę, i że strasznie się z tego cieszę, bo, bo może faktycznie uda się to, co chcieliśmy osiągnąć. Czy to nie tylko ten początkujący inwestor, który chce być bogaty jak Buffett, ale też faktycznie jakaś spółka, która chciałaby robić relacje inwestorskie albo gdzieś się skalować tak jak spółki Buffett'a. To, to jest taka mega fajna rzecz, którą mówię, gdzieś możemy w środowisku giełdowym się, się trochę pochwalić, a wydaje że nam też daje ogromną satysfakcję. My jesteśmy akcjonariuszami jakiejś spółki i później się dowiadujemy, że zarząd tej spółki jest czytelnikami naszej książki. No, to jest takie wymarzone i na kilka razy się zdarzyło, więc mówię, mam, trzymam kciuki, że w 2020 też się uda. To jeszcze na koniec zapytam, jaki chcieliście osiągnąć efekt? Ktoś kupuje waszą książkę i zaczyna inwestować jak Buffett, tam może właśnie odwrotnie. Jakie mi się zamierzenie, jakie ta książka miałaby wywołać efekt? Trochę tu chodzi o odczarowanie rynku, że z jednej strony rynek nie jest aż tak trudny. I, I każdy może na tym rynku inwestować, bo są instrumenty i dla zaawansowanych inwestorów, i dla takich zupełnie początkujących, nazwijmy ich takimi niedzielnymi, którzy nie chcą dużo czasu poświęcać na inwestowanie. Z drugiej strony. Zwłaszcza, że Sam Buffett wymieniał m.in. ETF-y, że można również w ten sposób inwestować. Tak, że inwestowanie nie jest dla każdego, absolutnie. Jak najbardziej. I my też o tym piszemy w książce. I z drugiej strony pokazanie tego, że no, ten mityczny Buffett, można tak o nim powiedzieć. To jest sukces, do którego niekoniecznie powinniśmy dążyć, tak? Że to jest, że my wprost piszemy w książce, nawet na jej okładce z tyłu, że no nie będziesz drugim bufetem po przeczytaniu tej książki, ani po zrobieniu jakiegoś kursu, i nie, nieważne jak dużo zapłaci na to szkolenie i gdzie na nie pojedziesz, no tak naprawdę twoja codzienna, ciężka praca i ta obecność na rynku, a nie ten market timing, to jest twoja przewaga i, i powinieneś w tym kierunku iść. Ja bardzo chciałem odczarować troszeczkę te wszystkie stereotypy, myśli wyrwane z kontekstu, czy to jak ten buffet jest używany do reklam wszelkiego rodzaju produktów, że to wszystko jest jak u bufeta i tak dalej. Wydaje mi się, że ktoś, kto przeczyta naszą książkę, już raczej będzie odporny na wszelkie tego typu komunikaty. Ja mówię, to dla mnie to jest to tyle ważne, że jako były dziennikarz wiem, jak często uproszczenia widzimy w mediach i, i to, że media stają się coraz częściej takim właśnie przekaźnikiem prostych, szybkich, klikalnych treści i gdzieś to pogłębiono się nawet często nie totalnie gubią, ale ono już po prostu przestaje. Już nie ma właściwie tych publikacji bardzo często, nawet w redakcjach ekonomicznych, więc wydaje mi się, że ktoś, kto przeczyta taką książkę, będzie taki trochę uodporniony na te wszystkie magiczne zasady, pomysły, czy właśnie super szkolenia, że, że możesz zostać drugim bufetem i to trochę przyświecało, żeby trochę to odczarować. Zawsze za wielkim inwestorem, wielkim przedsiębiorcą jest jakaś długa, strasznie skomplikowana na Historia. Nie ma ludzi, którzy z piątku na sobotę stają się milionerami, tylko z reguły jeszcze jest tych 20 lat, o których nikt nie wspomniał z tyłu głowy. Też zupełnie na sam koniec zapytam was o, o to, którą książkę byście polecili bardziej: swoją czy, czy Snowball? Alice, Alice Schroeder. Alice tak? Jak pytałem Was o, o polecane książki do mojego jednego z ostatnich artykułów, książki, które byście polecali in, in, innym inwestorom, obaj wskazaliście właśnie na, na Snowball Alice Schrader. więc tak przykornie zapytam Was na koniec, którą książkę byście w większym stopniu polecili do przeczytania o Warren Buffetcie, swoją czy Alice Schrader, Snowball? Ja powiem wprost, że swoją, ale, ale dobrze to uzasadnię. Snowball to jest książka, która ma tysiąc stron i jest bardzo, bardzo szczegółowa. Ja bym ją z czystym sumieniem polecił każdemu dużemu fanowi Warrena Buffetta, który chce posłuchać jak wyglądały jego lata dzieciństwa, co on robił jak miał 6 lat, gdzie chodził do szkoły, kim była jego ciocia, wujek. To jest naprawdę bardzo, bardzo szczegółowa biografia i ja też po tą biografię sięgnąłem dopiero po tym, jak przeczytałem tych książek o Bafecie z 5-6. Tak? W pewnym momencie stwierdziłem dobra, pora przeczytać Snowbola i naprawdę wejść tak naprawdę w, w głąb, więc jak ktoś zaczyna przygodę z inwestycjami albo słyszał coś gdzieś o bafecie i nie czytał jeszcze żadnej książki, albo przeczytał jakieś jedną, dwie, no to zdecydowanie lepiej, żeby sięgnął po naszą Zwłaszcza, że my na samym końcu, jak dobrze wiesz z jej lektury, mamy ten taki malutki rozdział, w którym polecamy kolejne książki. To polecamy je na zasadzie, że opisujemy, że przeczytaj tą i tą, dlatego i dlatego, a tej nie dotykaj, bo to jest książka pisana tylko pod publikę. Więc jakby zdecydowanie, ale jeśli miałbym polecić inną książkę niż nasza, jeśli chodzi o inwestowanie, no to zdecydowanie byłby to Inteligentny Inwestor Grahama. Ja, gdybym miał powiedzieć, że polecam wszystkim snowballa, to by pewnie wszyscy się na mnie zdenerwowali, jak zobaczyliby, jak trudna to jest lektura. Bo ja przyznaję się, że ja ją w pierwszej wersji przesłuchałem. Znaczy, jak kupiłem tę książkę, która ma, tak jak Przemek powiedział, tysiąc stron, i jest malutkim druczkiem napisana po angielsku, to byłem tak zmęczony czytając tę książkę, że straciłem całą radość z czytania, Więc musiałem szybko przeskoczyć na wersję audio i sobie notowałem na papierowej wersji, coś dodatkowo. Więc to po prostu jest trudna lektura. No, w wersji słuchanej zajęło mi 42 godziny. Więc też nie jest leciutką lekturą, ale po prostu wiele osób jej nie przebrnie. Na pierwszym etapie zderzenia, już w ogóle nie mówiąc o zderzeniu z giełdu, bo jak to ma być pierwsza książka dla inwestora giełdowego, to on się prędzej zrazi do giełdy niż się w niej zakocha, ale gdzieś tam docelowo fajne to jest, żeby zrozumieć jeszcze bardziej. Jak długoterminowe podejście ma Buffett i co siedzi w jego głowie? Bo już nie chcieliśmy aż tak, tak jakby w te wątki wchodzić i dopisywać tam kolejnych kilkadziesiąt stron różnych relacji z dzieciństwa czy, czy tego typu, ale wydaje mi się, że na późniejszym etapie dla fanów Buffetta Snowball jest obowiązkowy, ale jak ktoś myśli o inwestowaniu i gdzieś się nasłuchał coś o Buffecie, to zdecydowanie polecam, żeby zaczął od naszej, a później tego Snowbola gdzieś sobie na półeczce ustawił. To ja dołączam się do polecenia. Przemku. Tomku, bardzo Wam dziękuję za rozmowę. Dzięki serdecznie. Dzięki. Cześć. To już koniec podcastu Stockbroker. Dziękuję, że spędziłeś z nami ten czas. Proszę, daj znać, jak Ci się podobało. Oceń, skomentuj. Jeżeli moja audycja przypadła Ci do gustu, zasubskrybuj. Jeżeli nie, napisz, czego Ci zabrakło, co mogę poprawić. A może masz pomysł na temat odcinka, lub osobę, której punkt widzenia chciałbyś poznać? Napisz w komentarzu. Do usłyszenia.